Siemanko wam wszystkim, z tej strony Skorpio, a to jest kolejny Skorpio Log. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że robię takie coś jak pytanie do was w tej chwili. Czy moglibyście zacząć już robić dla mnie mapki do Happy Wheelsa? Ponieważ no, ciągłe granie na zagranicznych mapkach, no jakoś mi tak za bardzo już przynudza trochę. I byłbym normalnie no, ucieszony, jakby ktoś zaczął robić dla mnie mapki. Tylko wiecie, nie żeby jakaś jedna tylko osoba robiła dla mnie, bo ja chcę, żeby było tych osób mnóstwo. Dużo osób. Bo jeżeli się okaże, że tylko jedna osoba dla mnie zrobi mapkę, to nie będzie miało sensu, bo nie będzie takiej epickiej zabawy jak, nie wiem, na przykład, nie wiem, przynajmniej z 20 osób, bądź 30 zrobi dla mnie jakąś mapkę. No to już po prostu, no to będzie jak, no nie będzie szału, ale będzie jakiś kawałek epickości. No zależy, może ktoś jest na tyle utalentowany, że mógłby robić takie porządne mapki dla epickości i zacieszu na mordzie. Więc to jest takie tylko do was pytanie, czy takie no powiadomienie, czy mógłby ktoś dla mnie zacząć robić mapki na Happy Wheelsie. Ja już po prostu 14 odcinków na tylko zagranicznych mapkach. No i fajnie by było, jakby ten 15 taki był wyjątkowy, taki no nie okrągły, ale no taki epicki. I chciałbym, żeby, no nie wiem, przynajmniej za 20 osób zrobiła dla mnie mapkę, tak na dobry start, początek. Tylko zobaczymy, kto odpisze na to i kto będzie się chciał na to zgodzić, aby mógł zrobić dla mnie jakąś mapkę, jedną. Albo, nie wiem, może ktoś będzie chciał więcej mapek zrobić, jedna osoba oczywiście. To też fajnie, fajnie. No wiecie, to mają być jakieś takie no, epickie mapy, a nie kurde, od punktu A do punktu B sobie przebiegnę i koniec meta. To jest Happy Wheels i tam trzeba robić takie szalone rzeczy, chore, żeby się po prostu nie podobało. Więc to już od razu mówię. Jak ktoś chce, to może dla mnie zacząć robić mapki. Najlepiej zacznijcie już od dzisiaj, bądź od jutra, żeby wiecie, mapki były zajebiste. Dobra, znikam już z tego tematu. I kolejnym moim tematem jest to, że za niedługo, jak skończę Arkanie, to wystartuję z kolejną serią i zastanawiam się, czy to nie będzie przypadkiem Skyrim. Bo Skyrim jest bardzo długą serią i raczej szybko jej nie skończę, ale mógłbym już od niej zacząć. I to już po prostu pytanie kolejne do was. Czy chcecie, żebym już zaczął robić ze Skyrima? To piszcie mi też w komentarzach również. A druga propozycja to Devil May Cry, oczywiście ten najnowszy, 2013. I też piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym zaczął teraz robić z Devil May Cry serię. No to o te rzeczy to piszcie w komentarzach, mapki również, kto chce, to niech zacznie robić, jak ktoś nie chce, to jego strata. No dobra, to już zniknijmy z tematu. Temat taki poboczny to hejterów mam w dupie głęboko, możecie sobie hejtować ile wam się tam żywnie podoba. Ja i tak nie zrezygnuję, nie poddam się, nawet jakbym miał dostać pod jednym filmem 100 hejtów, to ja i tak bym się nie poddał, chociaż bym się trochę sfrustował, ale i tak bym się nie poddał, bo hejtów trzeba po prostu zwalczać. A w najgorszym przypadku ignorować. Dobrze, myślę, że to już chyba wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. 2 kwietnia będą wyniki konkursu. Tak jak już mówię, nie 3, bo 3 to nie ma dnia wolnego. To będzie 2. Po lanym poniedziałku, czyli we wtorek. Dobra, myślę, że to już naprawdę wszystko powiedziałem. Co do live streamowania, to no mam tam mały problem, bo coś nie teges mi poszło. Będę musiał sobie załatwić jakiegoś dobrego człowieka na to, aby mi pomógł, bo mam z tym też jakieś problemy. I
sam nie będę mógł tego sobie załatwić, abym mógł sobie streamować na YouTubie. Albo przynajmniej chciałbym na tym Twitchu streamować, ale w takiej porządnej jakości. Nie w takim kurde szajsie, jak to było 2 tygodnie temu w piątek. Bodajże chyba, tak, nie jestem pewny. Ta, 2 tygodnie, może 3 tygodnie temu, nie jestem pewny. By the way, nie hejtować, bo to mnie to już też trochę to lekko irytuje, ale po prostu proszę, no nie, przecież to jest moja praca. Robię to z pasją, a po prostu wy mi to chcecie, no jakby to powiedzieć, no brutalnie wypieprzyć z obiegu, ale ocena, łapkowanie, no znów nie ma takiego dużego znaczenia, bo to jest po prostu tylko fakt, że będziecie oglądać kolejne filmy jako dowód tych łapek, a te łapki w dół to jest po prostu, no nie wiem, albo zazdroszczenie, albo robienie komuś na złość. I tak jak powiedziałem, hejtu, hejtem gardzę i jeszcze raz gardzę. Więc tutaj już wszystko powiedziałem, to co było trzeba. I życzę wam wszystkich wesołych świąt wielkanocnych, żeby no, po prostu zdrowie wam dopisywało, żebyście spędzili te święta z rodziną i najbliższymi. No i oblanego dyngusa, żebyście szybko nie zaschli w tym mokrym święcie poniedziałkowym. Dobra, i 1 kwietnia prima aprilisowy slender. Więc tutaj też już was informuję. I vlog na 500 widzów, tutaj już mówię po raz ostatni, żeby was nie zamęczać. I żebyście mi się ciągle nie pytali, kiedy vlog, kiedy vlog, kiedy vlog. Ja wam powiedziałem tam chyba kilka skorpiologów temu, ale widać, no wszyscy pozapominali albo olali sprawę. Dobra, to już chyba zakończę ten audiolog, wszystko już powiedziałem to co było trzeba. Ja się już z wami żegnam, z tej strony był Skorpio i dziękuję, żeście wysłuchali tego skorpiologa. Trzymcie się, na razie!